W starszych książkach na temat rozwoju osobistego, dosyć mocno wybija się na pierwszy plan podejście, w którym trzeba cisnąć, trzeba mieć dyscyplinę, koniecznie zawieszoną wysoko poprzeczkę, być ambitnym i przejść do przodu. Nie ma nic złego w tym podejściu, jeśli nam ono służy. Ja chciałabym Ci pokazać jednak inną stronę tego medalu pokazać, że można inaczej. I dodatkowo jeszcze na tym zyskać. Pogadajmy o tym, jak obniżać poprzeczkę, żeby osiągać więcej. Cześć, z tej strony Monika Torkowska i witam Ciebie w 26. odcinku podcastu Między Wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba, no i odpoczywać, jak się chce. Mamy lipiec i kto zaplanował sobie resztę roku. Na przykład ze mną, z procesem, którym opisałam w odcinku 23. Co robić, kiedy mija połowa roku, a Twoje postanowienia leżą i kwiczą? Bardzo serdecznie Cię do niego zapraszam. Jeśli masz ochotę, sobie zaplanować resztę roku, nieważne czy jest lipiec, czy sierpień, czy wrzesień, jak słuchasz, Siedem kroków, które opisałam właśnie w tamtym odcinku. One są uniwersalne i naprawdę można stosować je w dowolnym momencie. Natomiast no, połowa roku to jest czasem taki moment, gdzie się, oj, ludzie budzą, że sześć hmm, miesięcy za nami, a ja tutaj jednak nic nie zrobiłam. Więc torkowskacom ukośnik 023. Tam bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast jeśli ten proces jest już za tobą, tego planowania i już też realizacji przez jakiś czas, ale jednak. Coś nie idzie, to przyczyny tego mogą być bardzo różne. Jedną z tych przyczyn będzie zbyt wysoka poprzeczka. Uważam i zamierzam tę hipotezę, chciałam powiedzieć obalić, nie, nie zamierzam jej obalić, zamierzam ją potwierdzić, jak obniżanie poprzeczki pomaga osiągać więcej. Nie wszystkim i nie zawsze, to od razu zastrzegam, ale osobom, którym Pracoholizm nie jest obcy, perfekcjonizm nie jest obcy, wymaganie od siebie bardzo dużo nie jest obce. Może pomóc. To podejście, o którym powiem. I będąc przy tym perfekcjonizmie, to nie jest żaden oficjalny podział. Ja sobie tak to dzielę, że jest perfekcjonizm wewnętrzny i zewnętrzny. Zewnętrzny, czyli taki, który jest skierowany w stosunku do innych ludzi. No też będzie instytucji, pewnie firm, jeśli korzystamy z ich usług. Czyli to będzie taka sytuacja, w której my uważamy, że wszyscy mają robić perfekcyjnie, spełniać nasze standardy. No i generalnie błędy są raczej niewybaczalne. Tu możemy wziąć na tapet taki kontrowersyjny przykład: rodzica, który będzie za dzieckiem chodził i gadał: czemu pięć, a nie sześć? A co dostała Kasia? Czemu ty masz mniej? To będzie też przykład szefa, który nie kuma tego, że ludzie są ludźmi i popełniają błędy. Pracownicy mają robić wszystko od linijki. To, to jest perfekcjonizm zewnętrzny, a perfekcjonizm wewnętrzny, no, jest skierowany przez nas samych do nas samych. Czyli to my mamy robić idealnie, cokolwiek to idealnie znaczy. Nie ma definicji idealnego. Coś innego będzie idealne dla każdego, to my nie możemy popełniać błędów. I to my mamy wobec samych siebie bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. No i skąd wiedzieć, że poprzeczka jest za wysoko? No to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. I trudno jest zdefiniować takie idealne warunki, które będą pasowały do absolutnie każdej sytuacji. No a to dlatego, że poprzeczkę zawieszamy sobie w różnych obszarach życia. W pracy, w ogólno pojętej karierze, pracy w sensie mam na myśli pracę dla tej konkretnej firmy, albo ja w swojej firmie. Też w kontekście stylu życia, wysoko zawieszona poprzeczka, bo mam, nie wiem, tyle schudnąć, tyle przytyć, jest tylko zdrowe posiłki, znów kresle cudzysłów w powietrzu, jakieś pewne standardy. Każdy ma swoje. I w różnych kontekstach, no ta wysoko zawieszona poprzeczka będzie czymś innym. I dla każdego też ona będzie oczywiście czymś innym. Natomiast poprzeczka jest zawieszona za wysoko, z wysokim prawdopodobieństwem, jeśli my wiemy, co jest do zrobienia i jakby proces robienia tego jest dobrze ogarnięty, ale z jakiegoś powodu nie osiągamy tego, co założyliśmy. I tu mogę dać przykład, który pojawił się w jednym z moich poprzednich odcinków, odcinek 22, gdzie z Julią Burzą rozmawiałyśmy o atomowych nawykach. W fantastycznej książce na temat tego, jak budować trwałe nawyki, jak to robić mądrze. Podałam tam przykład błędnie przeze mnie wprowadzonego nawyku, który de facto opiera się na zbyt wysokiej poprzeczce. W sumie sporo nawyków, które tam upadają, to są nawyki oparte o zbyt wysoko zawieszoną poprzeczkę. Ale w moim przypadku to było założenie, że ja będę każdego tygodnia w stanie robić trzy treningi. Interwałowe. Interwałowe, czyli o zmianę intensywności, że jest w seriach, jest część niskiej aktywności, część wysokiej aktywności i tak dalej. To tak, żeby, żeby kontekst dodać, chociaż w sumie ten kontekst nie jest jakoś super istotny, ale niech będzie. No i to nie brzmi źle. Nie? Pewnie. A pierwszy rzut ucha. <grym> nie brzmi źle. Natomiast dlaczego to była dla mnie w tamtym czasie? Kiedy ja wprowadzałam ten nawyk, zbyt wysoko zawieszona poprzeczka. Ano dlatego, że mój stan psychiczny był beznadziejny. I w ogóle pomijanie kwestii stanu psychicznego w realizacji jakichś rzeczy jest z mojej perspektywy dużym błędem. I ja wiem, że znajdzie się masa osób, które będą gadały o samodyscyplinie, o jakichś takich rzeczach, które można by podpiąć pod określenie: zaciśnij zęby i rób. Spoko. Ja tak wiele lat zaciskałam zęby. Nie skończyło się to dla mnie, uważam, zbyt dobrze i długofalowo, czyli w perspektywie nie wiem, całego życia na przykład. To jest podejście, które się nie sprawdza, bo wtedy to tak jakby na autostradzie jechać za szybko. Będziesz więcej spalać, tak? Ty też dojedziesz, nie? Tylko spalisz dużo więcej. A to trochę o spalanie w międzyczasie, kiedy coś robimy, coś realizujemy, wprowadzamy jakąś zmianę, chodzi. A nie o to, żeby po prostu wyczerpać całą dostępną naszą energię i nie mieć siły już po prostu ręką ruszyć, tylko żeby te zmiany, które wprowadzamy, czy rzeczy, które realizujemy, nie wycieńczały nas do cna. A to podejście z zaciskaniem zębów trochę opróżnia nam ten energetyczny bak. Od razu mówię, że nie ma nic złego w narzucaniu sobie presji, jeśli my tę presję lubimy, jesteśmy ją w stanie znieść i ona nam w pewien sposób pomaga. Obniżanie poprzeczki pomaga osiągać więcej wtedy, kiedy Twoje początkowe założenia sprawiają, że Ty nie jesteś w stanie dojść do tego momentu, na którym Ci zależało. Kiedy nie jesteś w stanie osiągnąć tego, co zostało założone na początku. Po to jest obniżanie poprzeczki. Żeby być w stanie tam dojść, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem ona została zawieszona wysoko. I tak ta poprzeczka, jeśli weźmiemy na przykład te treningi interwałowe, weźmy te trzy treningi interwałowe jako przykład. Dla kogoś, kto regularnie trenuje od wielu lat i lubi sport, tak w ogólności, to prawdopodobnie te trzy treningi interwałowe nie będą wysoko zawieszoną poprzeczką. Ale dla kogoś, kto ma dupkę przyklejoną do krzesła i na co dzień tworzy sobie kot, tak jak ja. Dobra, teraz ruszam się więcej, ale przypominam sobie te czasy, gdzie dla mnie to był nawyk do wyrobienia, te trzy treningi interwałowe. Teraz nie ćwiczę w ten sposób, ale takie miałam wtedy założenie. To to jest ogromne wyzwanie. Mentalne przede wszystkim. I oczywiście, no tak, też byłabym zmęczona po prostu. spociłabym się jak dzika mysz. No bo Wtedy ruch i e sport nie był elementem mojego życia czymś totalnie naturalnym dla mnie. Naturalnym dla mnie było przyklejenie tyłka do krzesła. Więc dla mnie taka poprzeczka była zawieszona już wtedy wysoko. Hmm? Czajcie różnica? Planowanie jest też dobrym przykładem. Jeśli ktoś nigdy nie planował, nie potrafi sobie w ogóle rozpisywać projektów, w ogóle o co chodzi, w ogóle o czym, o czym gadamy, no to dla takiej osoby. Jeśli ona weźmie jakieś moje rady, moje treści i rozpisze sobie co tydzień, na najbliższy tydzień, kilka rzeczy, takich głównych punktów, które ma zrobić, to już może być wysoko zawieszona poprzeczka, dlatego że za tymi kilkoma punktami stoi bardzo duża praca, którą ta osoba musi wykonać. Bo wyznaczenie takich trzech punktów, czy tam, no nieważne ilu, na cały tydzień, jakichś głównych rzeczy do zrobienia, wymaga pomyślenia. Trochę głębiej. Co ja w ogóle mam tam dalej zrobić? A co u mnie się dzieje w tym tygodniu? Aha, mam tutaj fizjoterapeutę we wtorek, mam trening zaplanowany we czwartek, a w środę muszę dłużej być w pracy. Aha, no to żeby być w stanie zrobić te rzeczy, no to pewnie muszę zrobić w poniedziałek i w piątek, no i może wygospodarować trochę czasu w sobotę. To dla kogoś, dla kogo planowanie i taka analiza nie jest intuicyjna, nie jest naturalna, będzie wymagające. Ale jeśli ktoś potrafi sobie planować kwartalnie, dwunastotygodniowo, potrafi sobie rozpisać, nie wiem, strategię na cały rok osiągnięcia czegoś tam, jakiegoś projektu, no to prawdopodobnie zaplanowanie sobie tygodnia, oczywiście z sukcesem, jeśli realizuje tam te plany, albo z połowicznym chociaż sukcesem, no to tydzień jest już zupełnie inną skalą. Więc Zaplanowanie tygodnia jest dla takiej osoby nisko zawieszoną poprzeczką. Mam nadzieję, że takie dwa przykłady dobrze oddają to, że nie ma jednej definicji na za wysoko zawieszoną poprzeczkę i ona bardzo zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby, od indywidualnej sytuacji, w której ty się aktualnie znajdujesz. Jeśli lubisz narzucać sobie presję i ona dobrze na ciebie działa i realizujesz to, co zamierzasz, to tak rób. Uważam, że wewnętrzne deadliney, czyli narzucanie sobie jakichś wewnętrznych terminów na zrobienie czegoś, jeśli mamy też jakieś zewnętrzne, na przykład zlecenie dla klienta, miałabym na przykład do końca sierpnia, to jeśli ja narzucę sobie termin, że ja chcę to zrobić do końca lipca, to dla mnie to będzie dobre, bo w takich sytuacjach na mnie dobrze działają wewnętrzne takie rzeczy, taka trochę wewnętrzna presja, bo mam poczucie komfortu, że w razie czego mam. Mam zapas. Ale to znów jest bardzo indywidualne. Jeśli w tym momencie tego nie wiesz, to musisz sprawdzić. Nie ma innej opcji, czy się to u ciebie sprawdza. Podobnie jak z obniżaniem lub podwyższaniem poprzeczki. Jeśli do tej pory w jakimś projekcie czy w jakimś przedsięwzięciu ciągle zaliczasz porażki, czyli nie realizujesz tego, co było zaplanowane, no to Sprawdź, co się stanie, jak obniżysz tę poprzeczkę. Być może cel zostanie osiągnięty później, ale w końcu zostanie, dzięki temu, że została obniżona poprzeczka. I tu dochodzimy do takiego punktu, dlaczego to jest w ogóle ważne, żeby obniżać poprzeczkę, szczególnie w takich rzeczach, które nam nie idą. Chociaż jestem też za tym, żeby obniżać poprzeczkę w rzeczach, których się uczymy, jeśli zaczynamy nad czymś pracować, jeśli coś jest dla nas kompletnie nowe. A, tu dobrym przykładem jest też w sumie nagrywanie podcastu. Można założyć, wiesz, nikt cię nie broni, tak? Nikt nikomu nie broni. Można założyć, jak się zaczyna tworzyć podcast, że podcast ma być perfekcyjny. Że ma nie być yy, A i tak dalej. Że ma być piękne intro, że ma być super wyciszone pomieszczenie, co pewnie się przydaje, bo jest lepszy odbiór. Że ma być super sprzęt i w ogóle. Można tak zrobić. Jeśli te Twoje standardy są dla Ciebie do spełnienia od pierwszego odcinka, czyli będziesz w stanie zadbać o sposób mówienia, zadbać o sprzęt, zadbać o treść odcinka, zadbać o otoczenie, w którym nagrywasz, i zaczniesz nagrywać te odcinki, no to super. To jakby spoko, spełniłaś spełniłeś swoje standardy, lecisz zrobieniem odcinków. Natomiast jeśli na samą myśl o takich standardach ci się odechciewa, no i ostatecznie odkładasz nagrywanie tego pierwszego odcinka, bo widzisz, że nie jesteś w stanie spełnić tych standardów, to dobrym pomysłem będzie zacząć te standardy wprowadzać sobie stopniowo, czyli zacząć na przykład od wyciszenia pomieszczenia. Nie skupiać się na tym, że mówię yy, A i tak dalej, bo to da się wypracować z czasem. W obróce można te rzeczy wyciąć. Jest to nie jest tak, że trzeba to zostawić, ale stopniowo dokładać te rzeczy po to, żeby ruszyć, żeby uczyć się wraz z tym, jak my działamy. Bo od samego patrzenia się w komputer i rozmyślania o działaniu, no to działanie nie następuje, tak? My się nie uczymy wtedy, tylko marnujemy czas i prokrastynujemy. Zamiast być już o parę kroków dalej, no i trochę przełknąć to, że te pierwsze odcinki na przykład nie są tak perfekcyjne, jak byśmy chcieli. Wracając do tego, dlaczego obniżanie poprzeczki jest ważne, ponieważ buduje poczucie skuteczności, pomaga budować poczucie skuteczności, w szczególności u osób, które już w danym obszarze zaliczyły pewne porażki. Dlatego ten perfekcjonizm jest taki, bywa trochę hamujący. Poczucie skuteczności buduje się na sukcesach i to nie muszą być wielkie sukcesy, to mogą być też małe sukcesy. Tylko trzeba je dostrzegać oczywiście. I poczucie skuteczności jest tym, co pozwala lepiej działać i co pozwala ruszyć z miejsca, mimo pojawiania się porażek po drodze. Bo poczucie skuteczności działa w ten sposób, że okej, okay, coś mi nie idzie, ale ja mam w sobie przekonanie, że sobie z tym poradzę. Bo zrobiłam to, to, tamto, siamto. Bo zaliczyłam jakieś małe sukcesy po drodze, nawet jeśli to było w innej dziedzinie, poradziłam sobie z czymś. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której ja realizuję jakiś projekt, narzuciłam sobie bardzo wysoką poprzeczkę i na każdym etapie tego projektu zaliczam porażkę. Nie ma szansy budować wtedy poczucia skuteczności, ba, to, z którym wchodzi się w ten projekt, maleje, bo sukces też trochę napędza. Oczywiście w różnym stopniu różne osoby, bo każdy z nas, jedni są bardziej napędzani unikaniem porażki, inni bardziej napędzani poczuciem sukcesu i tak dalej. Natomiast kumacie kontekst. Widoczny progres, który dzięki obniżeniu poprzeczki jest bardziej widoczny, <grytanie> też pomaga znowu budować to poczucie skuteczności i dalej iść do przodu, nawet jeśli on będzie wolniejszy niż gdybyśmy mieli wysoką poprzeczkę. Bo może być tak, że na kogoś dobrze działa wysoka poprzeczka, ale w początkowej fazie. Bo potem Koszt energetyczny utrzymania tej wysokiej poprzeczki, utrzymania naszego działania w tak wysokich standardach, jakie sobie narzuciliśmy, ten koszt energetyczny jest tak wysoki, że nie jesteśmy w stanie tego utrzymać w perspektywie długofalowej. Że potem musimy w jakiś sposób odchorować to, co sobie zrobiliśmy, obniżyć ją drastycznie, albo nawet nie, nie że obniżać ją, tylko że po prostu przestaje nam iść tak, jakbyśmy chcieli. No bo żeśmy się wyprzytykali po drodze. Dużo porażek, no użyłam słowa porażek, ale chodzi o lekcje. Ale niech zostaną te porażki, bo dla mózgu to będą porażki. Dużo porażek po drodze może sprawić, że wykształci się w nas mechanizm wyuczonej bezradności. Czyli gdzie my stwierdzimy, że to nie jest dla nas, że to my już się do tego nie nadajemy, że już czegokolwiek bym nie robiła, to to nie ma sensu, bo to i tak nie wyjdzie. No, jak ja to lubię mówić, no zesrało się i koniec. Warto tego unikać, uważam, bo to znowu oszczędza nam, oszczędza nam zasoby, a przecież, ej, sorry, kto z nas ma tak w życiu, że nie wiem, zajmuje się tylko jedną rzeczą? No nie ma tak. Nie istnieje taka osoba. Nawet jeśli chodzisz do pracy i pracujesz u kogoś, to jeszcze zawsze coś robisz w domu. Nie wiem, jedzenie sobie chociażby ogarniasz, chyba że płacisz komuś za to. To nie wiem. Otóż mój mózg poszedł w. Filozofowanie. <noise> Bardzo indywidualne mogą być te sytuacje. Niech będzie. Jak uniknąć stawiania sobie wysoko poprzeczki? Zawsze o tym mówię. To już, jak słuchasz mojego podcastu, to pewnie znasz ten temat. Jeśli odpalasz jakiś projekt, jeśli chcesz wprowadzać jakiś nawyk, jakąś zmianę, wszystkie te rzeczy kosztują Ciebie czas, energię również. Spojrzeć zawsze, ale to zawsze na to, jaki realnie masz dostępny czas. Będę przypominać do znudzenia o trzecim odcinku mojego podcastu, gdzie w materiałach dodatkowych monika.torkowska.com ukośnik materialy jest dostępny arkusz, który można wypełnić i policzyć sobie swój dostępny czas. Bo czasem tą wysoko zawieszoną poprzeczką nie jest standard taki, że my jakościowo chcemy coś zrobić nie wiadomo jak, tylko że my tyle sobie napakowaliśmy rzeczy, że żeby być w stanie to zmieścić z wszystkimi rzeczami, które są w naszym życiu, to by trzeba było wydłużyć dobę. Zawieszona poprzeczka może być też wysoko właśnie w takim kontekście, że my tyle rzeczy robimy w życiu, to mogą być różne powody, obowiązki, albo po prostu bierzemy na siebie za dużo, że nie, nie da rady. Nie ma szans tego po prostu zrobić w sensownym czasie, albo będziemy musieli wykonywać pewną kompensację czasową, czyli że z czegoś będziemy ten czas zabierać. No i tu wiele osób często będzie zabierało ten czas ze snu, z odpoczynku, z czasu ze znajomymi, z jakiegoś chociażby podstawowego, minimalnego czasu dla siebie. Zdów. Długofalowo bardzo, bardzo kiepskie podejście. Kolejna rzecz to będzie myśleć o sobie, kiedy jest się w najgorszym momencie, a nie najlepszym. Kiedy realizuje tę daną rzecz. Mm, zagmatwałam, nie? Trochę tak jest z nawykami. Jeśli podchodzimy do wymyślania nawyku i budowania nawyku w sposób nieświadomy. To znaczy, tak jak ja sobie wymyśliłam te trzy treningi interwałowe, to żebym ja była w stanie zrobić takie wtedy takie trzy treningi interwałowe, to ja musiałam być... W dobrym poziomie energetycznym, nie zawalona pracą, nie zawalona jakimiś wizytami gdzieś tam, no bo inaczej po prostu plan tygodnia by mi się nie spiął. Czyli co ja zrobiłam? Ja zaplanowałam sobie ten nawyk dla Moniki w wersji, w najlepszym momencie. A nie uwzględniłam właśnie tych sytuacji, które mogą stać się po drodze. Czyli w tym przypadku wysoka poprzeczka, to jest wymyślenie sobie przedsięwzięcia, takiego, które ja jestem w stanie zrealizować, kiedy jestem w najlepszym stanie. A powinniśmy projektować sobie takie rzeczy, projektować, cudzysłów, kreślony w powietrzu, na bycie w najgorszym momencie życia. Żeby to było, może niemożliwie proste, ale żeby ułatwiać sobie realizowanie tego, do czego dążymy. Żeby uniknąć takiego życzeniowego myślenia na zasadzie, i tam to ja to wszystko ogarnę. To się wszystko zmieści, ja będę miała energię na te wszystkie rzeczy, i generalnie nic mi się po drodze nie wysypie. Uwaga, jak się ma wysypać, to istnieje prawdopodobieństwo, że się wysypie. <grym> tak mówią wszyscy ludzie, którzy robią kampanie sprzedażowe, takie online, i akurat kiedyś robi kampanię, to podobno zawsze system mailowy się jakoś wysypuje podczas kampanii. No nie wiem, czy to prawda. W sumie jak ja robiłam kampanię tej paczki podcastowej, swoją drogą serdecznie ją polecam. Taka paczka checklist dla osób, które chcą nagrywać podcast to tak, żeby obniżyć sobie poprzeczkę to można też korzystać z takich narzędzi gotowych, gdzie ktoś za siebie część roboty robi i wiesz już potem po kolei, co robić w podcaście. Mi się akurat nie wysypało, ale od naprawdę wielu osób słyszałam, że jak się już ma wysypać, to, to zawsze się po prostu w tym kluczowym momencie wysypuje. Warto być na to przygotowanym. Warto to też uwzględniać w swoim procesie. Że nie zawsze... Mamy taką super energię, jak wtedy, kiedy sobie wymyślamy daną przedsięwzięcie. Nie zawsze mamy tak idealne warunki, jak wtedy, kiedy planujemy daną rzecz. I tak wygląda życie. To jest normalne. Ostatnią rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę, to to, że nie istnieje coś takiego, jak zrobienie czegoś perfekcyjnie. Bo dla każdego, jeśli już w ogóle byśmy chcieli szukać definicji, chociaż ja uważam, że nie do końca jest sens idealnie będzie oznaczało coś innego. I to idealnie wcale może nie być potrzebne. Co nie znaczy, że mamy iść teraz w byle jakość, robić kiepskie rzeczy na zasadzie, o, to jakoś się tam jakoś to pójdzie, nie? nikt nie zauważy. To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby trochę implementować w życiu zasadę pareta, czyli Czasami te ostatnie 20% jakiegoś wysiłku, jakiegoś przedsięwzięcia, dogrania czegoś, żeby było perfekcyjnie, czyli żebyśmy doszli do tych 100%, będzie nas kosztowało 80% wysiłku. A czy dojdziemy do tych 100%? No, to zależy, jaki, jaki to przyjmie standard. I warto mieć w głowie to, że można się też uczyć rzeczy w trakcie. Podcast jest super przykładem można się tego uczyć w trakcie robienia. Że każdy odcinek będzie w jakiś sposób lepszy, że coś poprawimy w tym odcinku, że bardziej się skupimy na przykład na mówieniu i tak dalej. Nagrałam od tym odcinek, odcinek numer 15, podcastu Między Wskazówkami, właśnie o tym, jak zdecydowałam się upublicznić efekty pewnego projektu, wiedząc o tym, że on nie jest perfekcyjny, godząc się z tym, że. Nie realizuje w ramach niego absolutnie wszystkich punktów, które są możliwe, ale że jest to na tyle dobre, że może żyć. Że ja zniosę to, że nie ma tych punktów, bo one nie są kluczowe, bo to są jakieś smaczki, które dodałabym i byłoby fajniej, ale nie muszą być. Więc jeśli perfekcjonizm jest hasłem dosyć znanym w Twojej głowie, to bardzo serdecznie zapraszam na Monika Turkowska komukośnik 015. Oczywiście zawsze wszystkie linki są w notatkach do danego odcinka, więc nie trzeba ich sobie teraz po drodze wpisywać. W sumie powinnam to powiedzieć na początku, nie? Zawsze są wszystkie linki w notatkach. <gryw> bardzo serdecznie polecam. Z mojej strony to na tyle. Jeśli trzeba, bardzo serdecznie polecam wypróbowanie podejścia pod tytułem Obniżam poprzeczkę po to, żeby osiągnąć więcej. Mi się to bardzo sprawdza i mam poczucie, że to może być remedium na Wiele takich sytuacji, w których no cóż, zajczamy jakieś porażki, a można było po prostu tego uniknąć w bardzo bardzo prosty sposób, po prostu nie stawiając sobie na początku tej poprzeczki nie wiadomo jak wysoko. A też warto mieć w głowie to, że można sobie z czasem tę poprzeczkę podwyższać. Można po prostu zacząć od niższej poprzeczki po to, żeby budować poczucie skuteczności, mieć jakiś sukces, żeby chciało nam się dalej bardziej robić. A z czasem można sobie tę poprzeczkę podwyższać. To podwyższanie poprzeczki wraz z tym, jak budujemy poczucie skuteczności, może dla naszej głowy pozostawać na podobnym poziomie, mimo iż standardy będą wysokie, bo ty wchodzisz z innymi zasobami, z, umie z innymi umiejętnościami w robienie danej rzeczy. To tak jeszcze, dopowiadając na koniec. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Cię za dwa tygodnie na dosyć wyjątkowy i bardzo. Osobisty odcinek. Do usłyszenia.